Witajcie, z tej strony Dawid i witam was w kolejnym odcinku z Warcraft and Resources Soviet Republic. I generalnie to akcja jest taka. Mamy tutaj przystanki porobione i mamy spore ilości ludzi, którzy no nie dojeżdżają tutaj na przykład do pracy, żeby na budowę, bo te autobusy się powiedzmy, że nie wyrabiają. Dlatego puścimy sobie na razie przynajmniej jeden autobus na takiej linii miejskiej, no tak nazwijmy to linii miejskiej, gdzie będziesz tak, tutaj ładował tylko pracowników. Jak ci zostanie jeszcze miejsca, to tutaj weźmiesz pracowników sobie od razu. Też, o ile jak ci zostaną. I będziesz sobie jechał tutaj się wyładować tylko i wyłącznie z pracowników i tyle. Żadna większa filozofia. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby no tam jakby się zaczęli ludzie interesować tą budową, żeby ona się zaczęła budować w ogóle. Tym bardziej, że tam są bardzo istotne dwie budowy. Gdyż tak, tutaj się kończy budować stacja. Został tylko beton, który musimy tutaj ogarnąć. Ale beton, no to się w międzyczasie ogarnie, jak będzie no do betoniarni przyjeżdżać wszystko. Kwestia jest taka jeszcze, że ten skład musi też się ogarnąć. Jednakowoż, tak, wybaczcie, telefon jak zwykle. Nie ma możliwości, żeby autobus puścić bezpośrednio do niego. Jedyna opcja to jest puścić do niego autobus, no wiecie o co chodzi. A tutaj niestety już nie sięga mu zasięg. No głupie, nie? Też tak uważam. Dlatego trzeba poczekać, aż on się ogarnie. Teoretycznie mógłbym puścić go za ruble, ale czy jest sens? Uważam, że nie. Nie za bardzo. Tutaj te betoniarki jadą i tak dalej. Mówię, tutaj brakuje nam tylko i wyłącznie betonu już w tym momencie i to już będzie skończone. O, a widzę, że nawet trzy betoniarki jadą już. Oczywiście zapełni się może jedna. Zmierza do budynku, 7,5 tony betonu ma. Jestem naprawdę pod wrażeniem wielkim. Czyli i tak jeszcze ze trzy betoniarki muszą tutaj przyjechać, co najmniej. A jak się okaże, że mają mniej betonu w sobie niż chciały, to jeszcze więcej betoniarek będzie musiało przyjechać. Po prostu. Krótko mówiąc. O, widzę, że tutaj w końcu dojeżdża koparka, żeby tą stację towarową ogarnąć. To też bardzo dobrze, bo jak ją ogarniemy, to tu się ogarną te dwa podajniki. Tutaj będzie się składował węgiel. Tu się będzie składował żwir. Znaczy ten żwir już by się mógł tutaj składować. Już bym tutaj wysyłał go chociażby ciężarówkami. I ewentualny węgiel bym po prostu bezpośrednio do cementowni wysyłał ciężarówką. Albo dwiema. Tym bardziej, że mam takie fajne ciężarówki tam po 16 chyba ton. Chyba tak. Znaczy mówię już o wywrotkach centralnie. Wywrotka. Ta ma 12, ta ma 13, ta ma 16 chyba, tak. Ta ma 16. O, takie jeszcze kamazy weszły. No, spoko. Dobrze wiedzieć, że takie mamy. No i takie są oczywiście. No ale, no wiecie, to, tam już bym puścił te 16 tonówki, powiedzmy. W ogóle na te 16 tonówki zastanawiam się, czy nie wymienić tych wywrotek, które mamy tutaj wszędzie. Gdyż one mogłyby nam znacząco przyspieszyć. No wiecie, 25% więcej, zamiast 5 ciężarówek jechałyby 4. Czyli jesteśmy jedną ciężarówkę do przodu, która może jechać jeszcze w inne miejsce z jeszcze większą ilością towaru niż dotychczas. Muszę to przemyśleć, przemyślę to. I w sumie może, chociaż w sumie zróbmy to. Kurczę, bo to jednak... No. Trzeba by to zrobić. Tak, sprzedaj. Sprzedaj. Tylko trzeba sprawdzać, czy one nic nie przewożą jednak. Dobra, ta nic nie przewozi. No tyle, że jechała gdzieś. Ta jedzie ze żwirem. Czy w sumie z nią, z tym żwirem, tak? Żwir nie jest taki drogi. A chodzi o to, żeby, wiecie, to wszystko usprawnić. Dobra, ta już jest pusta. Więc można ją sprzedać. Dobra, ta już też jest pusta. Okej, ta jak daleko ma jeszcze? Aha, już też dojeżdża, okej. W takim razie niech się wysypie i od razu weźmiemy to, ogarniemy.
Dobra. To w takim razie kupujemy wywrotki. Wywrotka. Ta czy inna? To można malować. Nie, no dobra, bierzemy te. Na razie może tylko na drogi, albo i nie. No w każdym razie te już są fajniejsze. No przede wszystkim są pojemniejsze, a to o to głównie chodzi. Ja bym chciał taką zobaczyć, jak taka się będzie wysypywać gdzieś. To by mnie interesowało też poniekąd. O, jedzie ta. Jedzie ładować węgiel. Znaczy węgiel, asfalt. Ja bym chciał ją zobaczyć w akcji. Ja wiem, ja jestem głupi. Bo na takie pierdoły przeznaczam naprawdę za wiele czasu. To są naprawdę dosłownie pierdoły. O, patrzcie, nagle stamtąd jadą. Wszyscy. Tutaj trzeba rondo zrobić jednak, bo... No to się zawiesza. To się jednak zawiesza, aż za bardzo. Tylko teraz tak, jakbym rondo robił, to trzeba by gdzieś puścić jakąś taką drogę obok. Trzeba to dobrze przemyśleć, na pauzie przede wszystkim. O ile się będzie dało. Wiecie, jak tu jest taki ruch, to nie wiem nawet, czy mi drogę pozwoli zburzyć. No i przede wszystkim to jadą już 95 na godzinę, a nie 75, jak tamte. Więc nie dość, że jest szybciej, to jest więcej, no to... No wiecie, same korzyści. Generalnie same korzyści z tego wynikają w tym momencie. A gdzie ta droga jest niedokończona? A, tutaj. No dobra. Czyli nie tak daleko w sumie też. W sumie to jest z jednej strony też głupota, że on musi na to rondo jechać, wrócić dopiero tam. Stąd w ogóle musi jechać z powrotem tam i tu i tam. No ale... Problem był taki, że nie chciałem, żeby tu się korkowało. A wiem, że jakbym zrobił dwustronnie, to by się bardzo korkowało. A tutaj niestety nie ma tyle miejsca, żeby zrobić również rondo. Dlatego trzeba było to tak, a nie inaczej rozwiązać. Interesuje mnie też, jak to będzie wyglądać na tej przyczepie. Jakaś tekstura, coś tego. Miło byłoby zobaczyć takową. A, nie ma asfaltu. Nie ma pracownika. Genialne. Genialne. Nie no, hit. Hit. To był hit po prostu absolutny. Aha, tutaj żaden pojazd nie jedzie teraz ładować wiru. Dobra, kij z nimi. Kiedyś to się ogarnie. Betoniarki chyba na razie nie mamy nawet większej. Betonowóz. 9, 12, no te 12 ton jest jeszcze. No jest 3 km szybsza. Albo jest Kamaz ewentualnie. 11 tonowy, no ale 10, a 11 wymieniać dla tony więcej chyba nie ma sensu. Dla 2 ton więcej to jeszcze. Bo to tam sumarycznie wyjdzie na plus znaczny. Te magazyny, które tu są, one by mnie interesowały na zasadzie takiej, że chciałbym je przenieść. Przenieść trzeba by je na pewno tutaj, w te miejsca gdzieś, tu może, powstały magazyny i do nich by z pociągu bezpośrednio lądował towar i potem ewentualnie z nich by się ten towar, no właśnie, byłby rozwożony ciężarówkami. Raczej ciężarówkami, raczej bym się nie bawił tutaj w stację zbytnio towarową do załadunku. Raczej to byłaby tylko wyładunkowa, żeby coś przywieźć do magazynów. Jak nie wiem, chociażby prefabrykaty betonowe. O, na przykład takie prefabrykaty betonowe można by przywozić bezpośrednio z produkcji tutaj, tu je składować. No i one byłyby przez biura budowy zabierane na budowy. To byłaby spoko opcja, moim zdaniem. No, nawet bardzo spoko opcja by to była. No dobra, mniejsza z tym. O, stacja się ogarnęła. To jest bardzo w porządku akurat. Jeszcze ta jakby się ogarnęła, kurczę. Byłoby chyba za pięknie. O, ale tu widzę, że już się budowa zaczęła jakaś. No, ludzie zaczęli przyjeżdżać autobusami.
tymi, wiecie, naszymi, ale jednak fajnie byłoby jeszcze, jakby tu jakiś dźwig się pojawił czy coś, może by im to dało lekkie okopa, bo jednak 8 tysięcy roboczo dni, no troszeczkę to jednak jest, nie ukrywajmy. No, fajnie dźwig się postawił na torach bezpośrednio, znaczy no w miejscu, gdzie mają być tory. Taka ciekawa sprawa, nie ukrywam. A i zaraz jak ta stacja by powstała, to chciałbym tutaj uruchomić linię, no wiecie o co chodzi, Tom. Tylko właśnie, tu jest ten dylemacik. Może tak, stąd by zabierali ludzi, potem stąd by zabierali ludzi, jechaliby sobie tutaj, cyk, w to miejsce i potem na powrocie by jechali tu. Potem jechałby znowu se tu. Cyk. Tak bym mógł jechać sobie. To byłoby dobre rozwiązanie. Znaczy najlepiej jakby w ogóle pojechał tu, potem tu, zawrócił, pojechał tu, zawrócił, pojechał znowuż tu, żeby tutaj nie pchać, żeby nie pchać go tam, gdzie jeżdżą towarowe, żeby on jakby nie załapał zwiechy później. Znaczy zwiecha to tam, zwiecha jak zwiecha, to tam nie jest problem, prawda? Tym bardziej, że tutaj, po tym torze i tak będzie jechał też towar, prawdopodobnie, bo taką raczej taką drogę sobie wybierze, biorąc pod uwagę, że no to jest podłączone w ten sposób, a tutaj będzie się miał... Tak, będzie stąd wybierany kruszec do cementowni. Tak, cementownia tu jest. No i będzie jechał tutaj. Więc dobra, tak to będzie rozwiązane. Co ja miałem jeszcze zrobić? Dajcie mi zerknąć w komentarze, co ja tam wam mówiłem, że ogarnę. Na pewno w tym odcinku. To już napisałem. To już napisałem wam, to już wam napisałem. Dobra, czyli to jest już rozwiązane. Czyli można by się wziąć powoli. Tylko że problem jest taki, że ja nie lubię za bardzo zimą projektować, bo nie bardzo widzę, co tutaj robię, ale mniejsza. Zaczniemy projektować całe magazyny. W takim układzie. Dobra. Teraz tego. Tutaj potrzebujemy magazyny takie otwarte. Najlepszy jest taki... O, ten byłby fajny. Kurczę. Nawet bardzo fajny. Kurczę, może by taki zestrzelić? Gdzieś tutaj. O, tak o na przykład. Wtedy jeden duży. Nie było problemu. Stacji załadunku, rozładunku pojazdów 8, czyli no starczyłoby. Tak mi się wydaje. Czy jakaś mucha mi tu lata, jak zwykle, jak nagrywam zresztą. To czy ja chcę taki jeden duży, czy wolę kilka małych? Raz, dwa, trzy, cztery materiały. Po 25% na każdy. Weźmiemy jeden duży, strzelimy, co wy na to? On by se był... Kurczę, no właśnie. Jeszcze potrzebuję taki magazyn, ale to już raczej nie ten. Dobrze, raczej nie ten, bo ten to już by był przeginką znaczącą na części mechaniczne i części elektroniczne, tylko i wyłącznie. Chociaż, no właśnie, dobre pytanie, czy tak chcę to załatwiać? Czy chcę może jednak troszeczkę inaczej to zrobić, a żeby to już działało po prostu? Kurczę, no fajne są te magazyny. Ja bym tutaj takie zastosował. Tylko pytanie, czy to ma prawo bytu? Szkoda, że on się tu nie zmieści. Ej, a ten drugi się tu zmieści? Też nie. No, ja bym je tutaj widział, tak centralnie między tymi torami. Jakbym to wcześniej planował, to bym to tak zaplanował, żeby one się tu zmieściły. Aj, no dobra, mniejsza. Jakoś to wymyślimy zaraz. Może tak. Może tak. Jak to załatwić? Kwestia jest taka, żeby oni jechali, żeby nie krążyć bez sensu.
I tak któryś będzie musiał bez sensu skrążyć się. Dobra, czyli powiedzmy, że zrobimy tak. Znaczy, ja nie wiem, czy oni nie będą mogli przejechać przez siebie. Ale no dobra, zobaczymy. Że ten będzie częściej na pewno wykorzystywany przeze mnie, no to będzie powiedzmy pierwszy. I powiedzmy, że może być on nawet gdzieś tutaj, tak o. Tylko oczywiście nie w ten sposób, prawda, bo tak nie można. Właśnie on się tutaj w ogóle podłączy jakoś tam do tej drogi, podłączy. Można infrastruktura, aha, bo tam są kable. Powiedzmy tak, że on by był tutaj. Ten przynajmniej. I zaraz obok niego byłby ten. Huge Modern. On jest już troszkę mniejszy, jak widać. Ale jednak swoją siłę ma. Wtedy ewentualnie w tym magazynie można by też inne rzeczy trzymać. Ale to zobaczymy później. Wiata na wózki. Aha! O! A nawet nie wiedziałem, że mam takie z torami nawet. O kurczę. A to ciekawostka. Bo z drogą niestety nie można tego łączyć. No, no cóż, trudno. Więc teraz tego. Tu by sobie był jeden, pierwszy. Taki o. Cwancyk. I on by był se, no byłby se połączony tak i tak. O. Teraz kolejne skrzyżowanie. By se musiało gdzieś tak być o. No powiedzmy w tym miejscu. I pytanie, czy stąd tu może być zbyt długi. No to zrobimy cyk. Tutaj takie przedłużenie powiedzmy. No i okej. Okay. Super. Teraz wiata na wózki. Gdzie są wiaty? A, tu jest wiata dla wózków. Ja mam tak, jedną, tak, takie małe wiaty. Tu by się przydała taka duża wiata. Jednak. Duża wiata. Czyli musiałbym do kolejnego odcinka poczekać i w kolejnym odcinku ją wgrać. Dobra, da się to załatwić. Najwyżej w kolejnym odcinku skończymy ten projekt. Bo jednak chciałbym taką wiatę, która wiecie, jak już będzie działać, no to niech ona już działa tak z przytupem, nie? A nie tam będziemy się pierniczyć. O, i cyk, może być w ten sposób. Droga poprowadzona nawet, nie ma problemu, rozpocznij zaplanowaną budowę. I to już się powinno zaraz połączyć. No teoretycznie zaraz powinno zapać. Znaczy, teraz jest dużo budów aktualnie. Oni się może niekoniecznie wyrabiają i dlatego sobie nie przypisują od razu budowy. No. Sporo tego jest. O tym to już nawet nie mówię. O tym nie mówię, a o tym nawet nie wspomnę. O, w ten sposób powinno być, w tej kolejności. Bo jednak ten środkowy ma najwięcej, bo on i drogi buduje, i budynki, i wszystko, bo on jest takim... No powiedzmy, że on jest taki wspomagający w tym momencie obie firmy, o, które działają na rzecz wspólną naszego tutaj tworu, który się tu dzieje. Jak tutaj idzie? Betonowóz jedzie. Czy jedzie się ładować? Znaczy chciałby się bardzo załadować, ale nie może coś. A, on by chciał, tylko on nie może, bo nie ma. Jakby no, tworzy się problem, no. Nie ukrywam, dla mnie to też jest problem poniekąd. No ale cóż, ja mogę powiedzieć wam więcej. Dobra, jak tutaj stacja? Stacja się zrobiła. Więc skoro te wszystkie stacje są, to teraz lecimy z rozkładem jazdy dla tego naszego pociągu. Właśnie, że mi się lokomotywy niedługo wycofują, to sobie kilka kupiłem na zapas, żeby po prostu mieć. Dobra, i teraz tak, lecimy tutaj. Tu możesz i załadować, i wyładować ludzi. Tak samo tutaj możesz zrobić. Teraz pytanie, w którą stronę najpierw? Może najpierw tutaj. Cyk.
Ale tutaj tylko wyładujesz roboli. Tylko i wyłącznie roboli. I tutaj też tylko i wyłącznie robotników, no bo tutaj się nic więcej nie będzie działo. Ok, start, lecisz. Ja bym chciał teraz zobaczyć, czy on na pewno 100% dobrze poleci, tak jak ja bym tego chciał. No, widzę, że on nawet nie jest w kolorach Intercity, a powinien być. Znaczy, chyba nie, te akurat EP05 nie były. One były takie pomarańczowe po prostu. Z tego, co mi się kojarzy. No, ale wagony ma jak najbardziej Intercity, dlatego jest no w miarę git. Pierwsza klasa w środku, druga klasa na początku i na końcu. Dobra, elegancko. No i on do 160 na godzinę się rozpędza. Więc to już będzie taka prędkość, no, powiedzmy w porządku. To się rozpędził do 160 na godzinę. 150 mają ograniczenie tory. Nie wiem, czy w którymś roku wchodzi może jakaś możliwość, żeby więcej jechało, ale... A i właśnie, trzeba by uruchomić tę stację, czyli tak, ta jest uruchomiona, ale tą trzeba uruchomić, bo ona nie działa obecnie, a szkoda, żeby nie działała. Dobra, lecimy pociągiem. Ciu, ciu, ciuchu, 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 ciu. Tak, wali mi. Macie rację, absolutną. Przyznaję się, że mi wali. Trochę czasami. Tutaj na ten pociąg będą przez ten dworzec dojeżdżać ludzie. Znaczy będą, no, z tego dworca na ten dworzec będą się przenosić. Na tą stację w sumie, z tego dworca. Kurczę, on długi jest trochę. Nie wiem, czy on mi się tam pomieści na tych przejazdach moich. Zaraz zobaczymy zresztą. Na tej stacji już się jacyś ludzie zbierają? Zbierają się robotnicy, zbierają, zbierają. Patrzcie. Nawet się zbierają. Aczkolwiek autobusowe połączenia i tak bym chyba zostawił jako takie, wiecie, dodatkowe. Znaczy raczej ten pociąg będzie bardziej dodatkowy, bo moim zdaniem to prędzej właśnie autobusy mi dowiozą ich tam, gdzie ja chcę, aniżeli pociąg. No ale jak już pociąg kupiłem, znaczy kupiłem. Chciałbym też zrobić jakieś takie, wiecie, połączenia pociągiem. Dlatego go kupiłem przede wszystkim. Właśnie, czy mi się tu zmieścić na tym? Patrzcie, tutaj tak na styk akurat. Dobra, 153 robotników. No tak akurat, spoko, w porządku, bym powiedział. Jak na taką dosyć krótką chwilę działania, no to tak nawet w porządku. No i tutaj jadą już tylko robotnicy, no bo jakby no, nikt więcej tutaj nie pojedzie raczej. Akurat tym składem. Można powiedzieć, że to jest typowo robotniczy skład. Myślę, czego nie obciąć ze dwa wagony mu. Bo potem na tych moich takich, wiecie, tych przejazdach powrotnych mógłby mieć problem mały. No dobra, jedziemy na razie na Bybrzych. Bybrzych jest tam, czyli na cementowni. Na cementowni zostawi część pracowników, a reszta wróci tutaj. Przynajmniej tak w założeniu jest, że powinna wrócić tutaj. Wow, bo dostali dźwig wieżowy. Ktoś się zorientował, że oni tak wysoko dźwigają, kurczę, takie wielkie, ciężkie rzeczy chyba. Kurczę, ja jestem w szoku naprawdę. Dobra, przyspieszmy to trochę. Czy tu się zmieści? Bo to o to mi głównie chodzi, żeby to zweryfikować w tym momencie. Dobra, tu się zmieścił. Zostawi ludzi, jedzie z powrotem i się zmieścił, tak jak chciałem. Czyli reszta ludzi już jedzie w tamto miejsce. Czyli tutaj do naszej rafinerii. No tutaj to wiadomo, że nie cofnie się, tylko musi jechać do przodu. I jak mam być szczery, to o to, żeby do przodu jechał w tym miejscu mi właśnie chodziło. Poniekąd. Mimo, że to jest jedna z większych głupot, które ja mogę zrobić w tym miejscu, ale o to mi chodziło. Ej, kurczę, tu można by jeszcze zostawiać pracowników po drodze. Patrzcie. I tutaj też tylko wysiadają pracownicy. No tak już wiecie, na koniec, jakby mu coś zostało, to niech resztę wyrzuci tam. Tyle, ile się uda. No i on będzie oczywiście z tego toru korzystał, bo będzie dla niego najszybszy, najbardziej korzystny w tym momencie.
Dobra, elegancko. Ile tu ludzi się już zebrało? Znowu około 150 osób. Plus jakieś tam dochodzące na ostatnią chwilę ludzie. Też elegancko. A później mówię, jak tam będę dowoził ludzi, to już też będzie spoko. W sumie takie składy można by dwa puścić, jak tak patrzę na to. I se myślę. To nikomu by te dwa składy nie zaszkodziły. A, właśnie, cementownia, już ludzie wyszli z pracy. Czy nie? Czy oni tam w ogóle... Aj, oni niekoniecznie tam dotarli w ogóle. Część osób poszło rzeczywiście, ale tak, część poszła tu. Część poszła gdzieś tam, część gdzieś tam. Więc tutaj teraz w sumie więcej zostało osób, bo tylko z 50 poszło gdzieś tam do pracy. A tutaj maksymalnie do 1000 nawet, więc no na razie tutaj wysiądzie, wszyscy wysiądą, bo po prostu każdy pójdzie do pracy. To jest dobre rozwiązanie, przede wszystkim, znaczy przynajmniej jak na razie, przede wszystkim dlatego, że ludzie, no po prostu pozbędziemy się do bezrobocia, przynajmniej jak na razie. Zobaczymy, jak to później wyjdzie. Chociaż widzę, że i tak na razie tutaj ludzie bardzo czekają. Więc no... Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, jak te nasze magazyny? Tutaj się buduje droga. Elegancko. Chodzi mi oczywiście bardziej o ten magazyn. Czy on tu się będzie budował? Jak nie, to będę musiał mu drogę znowuż doprowadzić od tej strony. Znaczy, to nie będzie akurat problem. Bo taką drogę tutaj... którą mam i tak przeciągnąć do przodu. Przeciągnę. Cyk. No prosto chociaż poszła. A w życiu. Ta chciałbym, żeby poszła prosto. No powiedzmy, że jest prosto. I tu można by doprowadzić taką drogę. Wtedy. Wzdłuż torów. A niech se też będzie. Niech se też będzie. Jak z tej drogi będą korzystać i będzie im bliżej, niechaj będzie. Kurde, nie może być tu drogi. Te mogą być, ale tej nie może być. Chyba, że jakaś tak, wiecie, dookoła centralnie, bo tutaj muszą być jeszcze wiaty dla wózków. A wózka nie przeprowadzę tędy, kurczę. Chyba, że tędy... Nie, no dobra, nie będę kombinował. Bo to jest bez sensu. Chyba, że wykombinuję naprawdę dużą wiatę, która tutaj stanie zamiast tego, no bo to i tak pójdzie do kasacji później. No dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie nie ma co gdybać. Jak już będziemy wiedzieli, na czym stoimy, to wtedy będziemy, że tak powiem, rozmawiać na ten temat. Bo na razie nawet nie ma co. Dobra, chodzi, Intercity sobie chodzi. Gdzie ten Intercity mój? O, jedzie tu. Tutaj ile pracuje? Ło, 300 osób ponad pracuje w tym momencie nad rafinerią. I rafineria zaraz będzie gotowa. Łonoty. Łonoty. Bardzo dobrze, bardzo mi się ten etap prac podoba. Już w tym momencie. Jeszcze jakby to tak szybko zbudowali, to już byłoby naprawdę elegancko. Dobra, na razie dobrze, że chociaż tu robią. Potem tam i tak będzie tylko cementownia miała rzeczywiście pracować i ta betoniarnia. No i ewentualnie gdzieś tutaj może stworzymy jakieś centrum, nie wiem, albo do załadunku tego cementu, albo na pociągi, albo zrobimy tutaj stację taką, no terminal ładowania takich materiałów suchych, bo takie chyba coś też jest osobne. Rozładowania. Ale to już za kodok towarowy po prostu. Nie wiedzieć czemu. Zbiornikowce, masowce, to nie no. Kontenerowy dla pojazdów. No tutaj może też jest jakaś szansa, że ten, ale... Nie widzę tego osobiście, jak to miałoby wyglądać. No dobra, mniejsza. Zobaczymy w praniu, jak to będzie wyglądało później. No ale sam fakt, że tu się ruszyło coś. I tak samo mamy rafinerię już, patrzcie. Już wiem, jak ten odcinek będzie się nazywał.
Będzie się nazywał Patrzcie, mamy rafinerię. Dobra. Cyk. I tutaj jak tylko pracownicy wejdą zaraz, a zaraz powinni wejść. To będziemy produkować już surowce. I miło byłoby... A, patrzcie, to już nawet działa. Potrzeba pojazdu, brak zasilania. Zadania biura. Dobra, najpierw kupmy może tak, cysterny. No ja o tych remenach myślałem, ale jak teraz tak patrzę, to chyba będę musiał te kamazy wziąć. Chyba nawet na pewno. Cały kamazów. Aha. Z cysternami, pięknie. Zadania biura. Tu jest to, więc no powiedzmy, że z tego zbiornika. Ładuj paliwo. Procent składowania nawet do zera. I teraz tak. Tutaj, cyk. Stacje wszystkie trzeba zahaczyć. Tutaj wyładuj paliwo. A, no nic innego nie możesz wyładować, więc spoko. Tutaj tak samo wyładuj paliwo. Żeby się ono już, wiecie, składowało tam bezpośrednio, powiedzmy. Nie można przypisać tego budynku. Sami sobie nie mogą przywieźć paliwa, nie no hit. Absolutny jakiś. Teraz pytanie, tutaj można? Można dalej z drogi zwiat do budynku. Lol. Cyk, cyk. Jak nie można odnaleźć drogi? No bo ten przejazd, który tu jest, zniknął. Teraz już będzie droga. Patrzcie. Na razie 6 stacji mamy, które działają. Wszystkie budynki docelowe. No jak poniżej 30% spadnie chyba, nie? Tylko oni chyba muszą dostać prąd, żeby to działało. Teraz pytanie jest. Tu jest prąd. Stąd będzie coś wolnego jeszcze? Chyba będzie jakieś wolne miejsce. Chodzi oczywiście o podłączenie tego. No dobra. To teraz tak, o. Elektryczność, podstacja. Nie, no jest miejsce do podłączenia, spoko. I przewody. I rozpocznij zaplanowaną budowę. Jak oni dostaną... A nawet nie musi mieć prądu, patrzę teraz. O, ciekawe. No ale wiecie, dopóki nie będzie miał tam paliwa. A, bo oni nie mieli paliwa tutaj. A patrzcie, już jest paliwo. Mamy paliwo. Ludzie. Mamy paliwo. No ale wiecie, przy tej ilości ludzi, która tu pracuje, to ciężko, żeby nie było. No, o czym my tu w ogóle rozmawiamy, nie? Teraz to będzie szło. Aż będzie się kurzyć. Potem się okaże, że tutaj jeden nie wystarczy. Właśnie, jeszcze jedną rzecz ważną bym zrobił w sumie. Czyli to bym podłączył. Jakąś taką pompką. A nawet to bym załatwił jeszcze inaczej. Może by się udało. Płyny, cyk. Poprowadzić w ten sposób. A, to tylko takim nadziemnym, no dobra. W ten sposób mogłoby tak być. Rozpocznij zaplanowaną budowę. Ej, a ten nie musi mieć drogi? Musi mieć. Czemu on nie ma jeszcze drogi? Utłumaczy mi to ktoś? Dobra, rozpocznij zaplanowaną budowę.
I jedziesz, rozumiesz, już z naszym własnym paliwem. Mamy własne paliwo. Ludzie, ja się bardzo cieszę. Bo mamy w końcu swoje. Nie jakieś, wiecie, kupne, tylko własne. Własne, prywatne paliwo. Oczywiście pewnie znaczna część pójdzie na eksport, znając życie. No ale cóż. Część być musi. Dlatego są dwa zbiorniki na paliwo. Jeden na masę bitumiczną. Jeden wystarczy w zupełności na masę bitumiczną. Więcej nie trzeba, naprawdę. Nie ma takiej potrzeby, żeby więcej było. A, że tu jest najkrótsza droga, tak? Bo ja bym powiedział, że tam jest najkrótsza droga. Do wyjazdu ze strefy zamkniętej dla ciężarówek. No niechaj im już będzie, że tu jest szybciej. Mniejsza, bo oni, wiecie, muszą się najkrótszą drogą ewakuować, nie? No cóż. Nie mówcie mi, że on tutaj przyjechał się tankować. Co za łeb? Przyjechał tu tankować paliwo. Znaczy ja rozumiem tych ludzi, którzy tutaj przyjechali się tankować, którzy tutaj mają, nie wiem, nie bliżej czy coś. Ale tego nie rozumiem, że on tu przyjechał się tankować, jak tutaj dopiero co zatankował stację. No ludzie. Mózg mi wybuchnął prawie, że bym powiedział. Jak tam nasz motozbyt, czy coś? Nie no, mózg mi wybuchnie dzisiaj. Przepełniony zbiornik na ścieki, zagrożenie... A, bo ja tylko hydrofornię podłączyłem. Ups. Upsi. Ups. A podłączałem tutaj specjalnie to. Pompę ściekową. Możemy składować. Tutaj już też. Oj. Ojej. 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 Jakby to powiedzieć? Trzeba to załatwić po prostu dość szybko. Ojej. Kolektor ściekowy. Gdzieś tutaj. Taką może być. I tutaj oczywiście pójdzie po... też zbiornik na ścieki, tak, dobrze rozumiecie. Pójdzie sobie w tym miejscu. I tutaj może być jeszcze, powiedzmy, oić. No powiedzmy, że w tym miejscu będzie git. I tutaj musiałaby być pompa ściekowa. Cyk. I ona sobie będzie wchodzić tu. Tutaj pompa właśnie powstała też, taka, o cyk, dziękuję. Dobra. I stąd, tutaj musi być, tak o, tutaj już nie będę robił kolektora. Dobra, okej. Okay. Finansuj rublami, bo to jest dość istotna inwestycja jednak w tym momencie. Jednak bym to tak nazwał, że to jest dość bardzo istotne nawet. Dobra, buduj się. Jak najszybciej, bo zaraz nas gówno zaleje, dosłownie mówiąc. Produkcja odbywa się bez problemów. Jak tam ścieki? Ścieki do rzeki. Rzecz jasna. Wypełnienie 100%. Ty też zaraz będzie znowu 100%. Ajajajajaj. Bardzo źle, niedobrze. Jak tutaj? No ten pociąg, zanim się rozładuje, to też chwila taka dłuższa. To musiało być chyba z 500 ich, żeby to tak, wiecie, zeszło szybko. Ale dobrze, bo ropa będzie mi jeszcze w kilku miejscach potrzebnych innych. Na przykład do chemikaliów. A tu patrzcie, że to paliwo dość szybko schodzi.
Ej, szczerze mówiąc, to ja bym mu tutaj, cyk, podłączył również drugi zbiornik do ładowania. Paliwa. Paliwo bierz i tyle. Raz z tego, żeby to, wiecie, tak schodziło w miarę systematycznie. Znaczy wiem, że one są dość spore, nie? I zanim on się w ogóle jakkolwiek napełni. Znaczy ten już ma 1%. Ten 1,5. A jak to jest? Jest więcej... A nie, dobra, bo paliwo się jakby na dwa rozbija. Automatycznie ta pompa je jakby dzieli. A w tym momencie ta pompa... A w sumie to... Zrobilibyśmy w ten sposób. Takie, wiecie, jakieś pierdółki totalne, to tam można za rubelki jeszcze gdzieś tam ogarnąć. Na przykład, o, żeby tutaj paliwo szło, chociażby. Tutaj wtedy świeże paliwo zawsze będzie szło sobie. Ta pompa wtedy będzie dzielić na 3. Brak materiałów do transportu. Jak brak materiałów? O czym ty mówisz? Nie no, raz na jakiś czas se pociągnie. No mniejsza, w każdym razie kwestia jest taka, żeby tutaj paliwo szło. Jak tutaj będzie się zapełniać i to będzie 150 ton będzie miało już, to już będzie light, że tak powiem. No bo wiecie, już będzie miało paliwo, to już będą se pociągi jeździć autonomicznie bez mojej ingerencji. O, patrzcie, tu jest pięknie, ładnie się paliwo składuje. Tutaj, o... Brakuje paliwa, ale spokojnie, cysterna jedzie. Nie wiem jeszcze gdzie jest, ale ona jedzie. Prawdopodobnie jedzie tutaj gdzieś dookoła, bo tam nie może się przebić, bo jej nie wolno przez miasto przejechać. No ale no jedzie, w każdym razie jedzie. I teraz tak, tutaj na tej autostradzie mojej też by trzeba było zrobić tak. O, skoro tutaj już i tak jedzie paliwo, już nawet dojechało. Do jednej stacji, nie wiem czy do drugiej też. Tutaj gdzieś dalej. Anulować. I tutaj też anulujemy. I już nie będziemy więcej paliwa kupować. Paliwo już mamy swoje. I tylko i wyłącznie swoje będziemy używać. Ha, bardzo się cieszę. Tak samo jak tutaj wiata z wózkami potem powstanie, to ona też będzie przez ten distribution office ogarniana. Jeszcze jedna taka rzecz, dość istotna. Jak powstanie mi więcej stacji, to powstaje po prostu drugie biuro dystrybucyjne i ono będzie gdzieś też, nie wiem, może gdzieś po tej stronie wtedy czy coś. W każdym razie ono będzie musiało być w zasięgu tych zbiorników gdzieś, powiedzmy, nie? O, ostatnia szansa na zakup. Ej, wiecie co, one są takie fajne, te pociągi, a jak ja bym chciał więcej linii pasażerskich nimi stworzyć, to ja bym je kupił. EP05. No to w kolorach Intercity. O i patrzcie, i teraz tak, przekładam tutaj i mogę składować ich znacznie więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze ze dwa. I więcej już nie będę brał. Generalnie można też taką, patrzcie, taką linię puścić, że będą sobie same lokomotywy jeździć w kółko. Ale nie, no to byłby taki totalny zapychacz już, którego raczej tutaj bym chyba nie przeżył. Co tu się wydarzyło? A, dobra, jakby zblokowałem czas. Wszystko jasne. Tu jest też zarąbiście wąskie gardło, bo tak, tutaj jeżdżą betoniarki, tutaj jeździ coś, tutaj też, tutaj coś. Też dlatego tutaj jest stacja. Bo ja wiem, że tutaj ludzie autobusami by nie dotarli. Tu by się przydała podwójna droga, taka jak jest, kurczę, przy tej. Tu. Zrobiona. No to było delikatnie przemyślane. Tak samo tutaj. Dobra, mniejsza z tym, trudno. Przy następnych projektach będę bardziej o tym myślał. Ale dobra, mamy 45 minut czasu nagrania, więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim i cześć.